Dlaczego aktywność fizyczna kobiet w ciąży jest ważna? Ważna jest dlatego, ponieważ ciało kobiety się zmienia. Warto ćwiczyć tak naprawdę od razu. Jedyna rzecz, jaka jest nam potrzebna, to jest brak przeciwwskazań od lekarza prowadzącego. Ćwiczenia możemy wykonywać tak naprawdę w każdym etapie ciąży. Jest to ważne, ponieważ możemy się dzięki temu uchronić przed bólem kręgosłupa, możemy też dużo szybciej wrócić po ciąży do stanu sprzed ciąży. Ćwiczenia można też wykonywać od razu po urodzeniu dziecka, czyli w tak zwanym okresie połogu. I wtedy tak naprawdę ćwiczymy z niemowlakiem, który jest naszym obciążeniem.